wygląda jak letnia wersja z Beni. Chodźcie, idziemy! A, to chyba, no, sorry, przewidzenie. Walizeczkę mam? Co ty jakie tutaj rzeczy przeżyjesz? Kąpielówę i alkohol. Ty potrzebuję jakiejś taksy albo coś? Głośniej troszeczkę, głośniej. Momencik, momencik! No, no. Ale nic ci nie słyszę prawie. Co robi z nami policja? Chodź! Nie podoba mi się tutaj, że... No jest policjant tam. Ja też ich nie lubię, Larry. Ja też ich nie lubię. Ale czemu jego obecność jest tutaj konieczna? Mój kumpel go urabia. Aha. No. Co chcesz zrobić? No, będzie jadł mu z ręki. Mówisz? Już powoli zaczyna jeść. Też mi się to nie podoba, ale takie ma metody. Dobra, słuchaj, nie chcę mieć problemów, wiesz, ja nie trzymam z niej listy. Ja też nie. Ja też nie. Dobra. To jest wycieczka. To jest wycieczka, też nie trzymam z nimi, też nie lubię, nie go wyrzucił z samolotu. Ale Majki ma jakiś plan, Majki ma jakiś plan, a ja followuję ten plan. Zaufam ci, ale wiedz, to jest tylko przez moje zaufanie do ciebie. No wiem, no przecież nic... Nie chcę się nic spakować. Nie wpakujesz się w nic, spokojnie. No ale cóż, czasami trzeba założyć jakąś maskę, nie? To my dzisiaj załóżmy maskę pięknego uśmiechu. A zaowocuje to. No dobra, moi drodzy, rozpadał się. Jakie plany mamy? Słuchajcie, plany mamy takie piesze zwiedzanie wyspy. Czyli nie bierzemy żadnego auta, Mareksa, rowerów? Nie mamy chyba. No przecież tam stoją rowery, albo ja już mam fata Morgany jak. Naprawdę? No nie, to weźmy jakieś rowerki. No gdzie ja będę w obcasach, kurde, biegła. No, ściągaj buciki, to... kochano, ściągaj. To nie tam. Zobaczymy. Nie ma nic. No, nie widzę. Pusto. Ja nie widzę. No co? Dobra, mam plan, chodźcie wszyscy do hangaru. Bo pada strasznie. Ale tu przytulnie. Kurde. Siadajcie w kółeczku. O cholera, co to za hangar? Kurwa, to wygląda jak jakaś fabryka. No, nie wygląda zbyt ciekawie w środku. Nie wygląda na razie. Nie tego się spodziewałem, no tam w mieście... Ja myślałam, że to będzie jakaś... generalnie rzecz biorąc dalej, po drugiej części wyspy jest willa taka. Słuchajcie! No... Siadaj! Jest willa? Jest troszeczkę, że tak powiem... bardziej luksusowo, tak. Słuchajcie, witam was na rajskiej wyspie. Cayo Perico. Nie powiedziałem wam jednego. Niestety paliwo w samolocie było zatankowane tylko na jedną stronę. Nie. Jesteśmy zamknięci na tej wyspie. Będziemy musieli zjadać siebie po kolei. Teraz ustalamy kolejność. Ja z racji tego, że wymyśliłem ten pomysł, będę ostatni. Ale w takim razie każdy z nas po rundce niech powie dlaczego to nie on powinien zostać w pierwszej kolejności zjedzony, a później zagłosujemy wspólnie, kto ma być zjedzony pierwszy. Zaczynamy od mojej lewej, blondyneczko. Dawaj. No to ja uważam, że jestem zbyt młoda na śmierć. I 20 lat, no. Świeże mięso. No, bardzo dobre. No ale to mam dużo do zwiedzenia jeszcze, mam dużo do spotkania i chciałabym jeszcze zaczerpnąć trochę życia, a nie? No dobra. Zrobiłabym wszystko, żeby chronić swoje życie. Okej, okej, okej. Prawie wszystko. Aha, aha. Dobra, dobra. Potężny argument w garści. Dalej, Elenka. No to, że tak powiem, no ja też stara nie jestem. I generalnie po takiej ilości alkoholu, że tak powiem, troszeczkę w moim kraju, no to nie wiem, sama skóra i kości troszeczkę. No i na szczęście zepsute, to ja nie wiem, czy komuś by się to przydało. Jakaś czwóreczka w łazience albo coś takiego, nie polecam. Kłamie, piękny, ciałko ma tam gada. No dobra. Szef policji, dlaczego ty nie powinieneś zostać zjedzony? Powiem tak. Pierwsza sprawa, jestem szefem policji. Mam przy sobie radio. Przy pomocy tego radia mogę uratować wszystkich tych, którzy mnie zjedzą. A masz tu zasięg? To jest radio. Wie pani, jak działa radio? Tak, włącza się go słucha. No nic nam nie da. Jesteśmy odcięci od świata. Trzeba można hot dogi zrobić. U mnie to takiego czegoś nie używali. Tutaj mają wzmacniacze sygnału generalnie rzecz biorąc, także na spokojnie. Takie talerze? No, coś plus minus. Poza tym mam broń, więc jeżeli doszłoby tutaj do już, tak powiem... Kanibalizmu. Kanibalizmu? No to cóż, no, trzeba byłoby się bronić, nieważne w jaki sposób. Dobra, Majki? Majki? No Majki, nie wiem czy Majki... Wydaje mi się, że ja bym wam też z niestrawności byście dostali biegunki podróżnych, ale co najważniejsze może... Trevor był pomysłodawcą, ale to ja tu jestem mózgiem operacyjnym. Ze mną nie zginiecie. Nie ma co mnie jeść. Tak wam mówię. Larry! Okej. U mnie sprawa jest jasna. Nie możecie mnie zjeść, bo jeśli zjedlibyście mnie, sami stracilibyście życie. Czemu? Głównym daniem, które jem i które pochodzi skąd ja pochodzę, jest tak trująca ryba, że gdybyście mnie zjedli, sami byście się nią zatruli. Bo jem ją przez tak długi czas, odkąd pamiętam, że moje wnętrzności są zatrute. Jadem tej ryby. Ja to takiego śledzika nie ukrywam, bym spróbował. To nie na mojej głowie. Ostatni. Warto by było umrzeć za to, kochana. Warto by było. Bestii. No dobrze, jemy policjanta. O, ale na radio. Po pierwsze, zacznijmy od tego, Trevor. Weźmiemy mu radio. Nie jesteśmy jeszcze głodni, tak? No nie jesteśmy jeszcze, tak. Ja ma coś jeszcze headstopery, więc na spokojnie. O, no to że miał taką kartę przetargową, a coś się zasłaniał krótkofalówką, no panie. Wolałem o tym nie wspominać, zostawiłem to jako plan B. To ja nie wiedziałam, że tym też się możemy bronić. Dobra, uwaga, mam 9 veggie burgerów. Ha! Gdzie ty żeś to pomieścił, Trevor? W samolocie. No. Także do samolotu w zasadzie, no. Ten ma veggie burgery. Trevor. No? Ale tu można pożywienie przewozić? Można. Trevor, private jetem możesz przewozić wszystko, zapamiętaj. Tak, szczególnie stołem private jetem. Dobrze, co? Czyli tak, podsumujmy. Mnie nie jemy, Michaela nie jemy. Się. I teraz tak. Trevor jakim? Jakim jetem? Wynajętym. Stołec Company, wiesz, oni są tego. Okay. Tak. Składają w Stolcu Kujawskim. Taka firma. Nieważne, długa historia. Blondyneczko, powiedziałaś, że dasz wszystko. No prawie wszystko. No to co miałeś na myśli? Dużo dobrego jedzenia. Dobra, no to co? Summer pierwsza. Chodź, idziemy. Co ja? Chodź. Pamiętaj, nic nie mów bez adwokata. Nie podoba mi się tu. Mnie to rodzice. Całujemy się. Co? Całujemy się, no dawaj, Summer. No nie. Summer, wakacje, lato, chodź. No a ty masz 40 lat, 20. No to co? Fajna jesteś, no dawaj buzi, no. No nie. No co ci szkodzi, Summer? Zginiemy tu i tak. No właśnie, nie. Chciałbym jeszcze piękną kobietę pocałować, no dawaj. A tam są jeszcze dwie piękne. No tak, no to po kolei, spokojnie. No to, no, słucham? Nie. No weź. Wygląda to... To chociaż przytul. Dobrze. Zaczynamy dobrze. No to teraz buzi. Dawaj. No, nie, no daj buziaka jednego. No, ale my się nawet długo nie znamy. Ja nawet nie mam twojego numeru telefonu, nie wiem jak się nazywasz. Dobra, to masz... Poczekaj, Trevor Phillips. Mój numer telefonu to... 843-831. No chwila, nie mam takich szybkich paluszków. Możesz podawać. 843-831. No dobra, no. Dobra, no to dawaj buziaka. No, ale nadal nie wiem, jak masz na nazwisko, czy się zajmujesz. Trevor Phillips. Ale na myśli nawet tylko parę godzin. No właśnie, szaleństwa trochę. Jesteś młoda jeszcze, potrzebujesz troszeczkę szaleństwa. No właśnie, ale może nie 40-paroletnia. No dawaj, no daj spokój, no zaszalejmy trochę, mada. No. Nie. Jeden mały buziak, co? Jeden malutki. W policzek. W usta. W policzek. Dobra, w policzek. Dobra. No. Dobra. Gotowe. Dziękuję. Wracamy. No, super. Wracamy. Dobra. Wróciliśmy. Blondynki nie jemy. Samara, wszystko w porządku? Tak. Trevor, a tak w zasadzie dlaczego ciebie mielibyśmy nie zjeść, a? O, właśnie, dobre pytanie. No. Bo śmierdzi się nie mył. Mamy obok dużo wody, także na spokojnie. Nie ma dlaczego? Jedną butelkę. Od razu zapeklowane będzie. Stinky cheese. Słuchajcie, dlaczego możecie mieć? No? W sumie to tak, jest naprawdę wiele powodów. No, podaj chociaż 15. Będzie mi bardzo smutno. Jeden. Kolejny. Po prostu będzie mi smutno. Już mi jest smutno. A samą myśl, że chcecie mi to zrobić. Wiecie co? Bardzo mi jest smutno. Myślałem, że to będzie wesoła wycieczka. No weź Trevora, my jesteśmy głodni. Naprawdę byście mi to zrobili? Nie no, przecież byśmy cię nie zjedli całego, Trevi. Nie, smutno, wiecie co? Trevi, no przyjaciele. Jedynym twoim obowiązkiem było zadbanie o paliwo, kurwa. No właśnie. No i tego, że się nawet nie dopilnował. To ty dobrze, że przynajmniej dolecieliśmy. Doleciałyśmy, no. No nie zjecie mnie, prawda? No nie wiem. Szef mówił, jak cię nie było, że ma chętkę. Na mnie? Zjeść się w twojej zakola. Tak jest. Ja mam już tak zapach zepsuty, że szef mówił, że końskie muszki już jadał i że jeszcze człowieczego nie próbował. Co ty, Michael, pierdolisz? Patrzę, co Trevor na to. Szefie, spokojnie. No to nie próbuj tutaj prowokować Trevora. Trevor dobry chłopak. O. Michael, ty widzę, że ty... Momencik. Michael, mącisz, Michael. Mąci! Ja? Jesteś... Mąci buła jesteś. Nie no, gdzie? Michael, jesteś nowym prezydentem, coś mi się wydaje. Jemy Michaela! Grzegory, no co ty? Dobra, ja mam propozycję. Michael jest najbardziej tłuściutki, dobrze by się wytopił nad ogniskiem. Przepraszam, panie szefie. Nie jestem tłuściutki. Ale mimo wszystko, jako funkcjonariusz policji wolałbym tego nie robić. Słucham cię. Cholera. Ja proponuję tak. Zjeść tych, co mają za kola. O! Ale pokażcie dziewczyny swoją linię włosów, a nie coś gadacie. No ja mam przedziałek na środku. Grzyweczka rzucona na ale zakryte macie, ja znam te triki. Ja nie mam nic do ukrycia, spójrzcie na moją linię włosów, jest perfekcyjna, idealna. Ja mam zaczesane włoski. To inaczej, zacznijmy od najniższych. No mi obcasy dodają jeszcze wzrostu, więc o tyle mam plus. Zacznijmy od najniższych, a później te zakola. Michael niski nie jest. Trevor też nie jest niski. Jak już gadamy o sobie, przeciw o sobie. No powiem się, że to ja mogę być ta najniższa, ale no mieliście mnie nie jeść. Będę takiej soli, pieprzy, coś dodać? Znaczy co? Znaczy jęcy mówią. Liści angielskich nie trzeba będzie już dodawać. Ale słuchajcie, no o czym my pieprzymy, to jesteśmy na wyspie. Liść to jest laurowy, angielski to jest ziele, cholera jasna. Jak zwał, tak zwał. Mnie czegoś takiego nie. Kurwa, kobieta im wzięła. O, kucharz się znalazł. Zobaczcie, ile tu jest roślinności. Nie odjebać, no. Ja przyrządzę w sposób odpowiedni. No. Ja to jedynie cokolwiek na spirytusie będę gotować. A ja upoluję coś dla was wszystkich. Idę na polowania. Masz, chcę to zobaczyć. To idźmy, może przestał padać. Ale tu nie ma żadnego car rental? Tutaj na pewno jest jakaś restauracja, a my pierdolimy jakieś kupoty. No właśnie, ty, przecież my... Trevor, co ty zasiałeś za ziarno w ogóle, ferment? No tak, gdzieś byśmy to znaleźli. Chciałem troszeczkę roleplayów wprowadzić do naszej rozmowy. No wczułem się aż w to za bardzo. No ja chyba też. Roleplaying! Rozbitkowi te sprawy. Dziewczyny byłyby schrupane na początek. I tego się trzymajmy. No to może jednak ciebie, co? Na początek. Mnie? No. Nie możecie, nie. No ale zobacz, są trzy dziewczyny by zagłosowały na ciebie, żeby cię zjeść. No to jakby... Wiesz. Upolowała? Nie, szukam zwierzyny. Strzelaj z palca, dobrze. Normalnie damska wersja Beregor Krylsa. No. Łowi, no. Ty albo ryby w ogóle, no przecież. O właśnie, a ja nie lubię ryb. Trevor wczoraj śledzia jadł. Oj tak. Nieświeżego. Jedliście kiedyś mięso z dupy? Co to jest? Co jest? Co to jest? O, krasnal. Jaki knut. Musimy się podzielić tym knutem. Jaki knut serdeczny. A czemu on dupę wypina? Ej, co jest? Ja biorę prawego poślada. Czekaj, dziewczyny, to jest wskazówka, co trzeba zrobić, żeby przeżyć. Ja biorę pierś. To jest dla was wskazówka. Oła, no żartuję. Oła. Leti. Zostałem krasnalem. Oła. Okej, idę szukać dalej. Ciekawe, jak smakuje pierś z knuta. Nie, no dajcie mi chwilę, bo muszę te obcasy zdjąć. I ściągaj śmiało. Będzie lepiej. Tam mamy molo jakieś. I ta willa była chyba gdzieś tam, było jakieś zabudowanie takie normalne. Bo tutaj tylko jest ten pas i... Nazwijmy to... To którędy będziemy szli? Cholera, nie pamiętam. Naokoło byśmy musieli iść tam, w lewo. Wzdłuż plaży nawet. O! Beczka z wodą. Czysta? Jezus, się potknąłem. Zimna. Load inbound first. Pitna. Co to jest? Szef może się orientuje. Może są jakieś racje żywnościowe. To są materiały wybuchowe, cholera jasna. To ja bym się trzymała z daleka. Mi się wydaje, że to jest taka wyspa, gdzie tu kartele mogą tego. Mam nadzieję, że nikt nie pali papierosów. Trevor, zostaw to. No spokojnie. Piłkę mam. Skąd ta piłka? Na własnej skrzyni? Tu była, tak, w skrzyni. Nadmuchałem ją. No i drodzy, jesteśmy zgubieni. I co teraz? Każdy wypowiada swoje ostatnie życzenie przed śmiercią. Co chciałby jeszcze zrobić w tym życiu? Majka, zacznij. Majka... Już, bo się zamyśliłem. Co ja jeszcze chciałbym zrobić w tym życiu? Tak. Coś dobrego. Dla rodziny. O, zostawić im trochę pieniędzy. Rozkręcić jakiś rentowny biznes i odłożyć im jakieś pokłady, gotówki. Ale jesteś na bezludnej wyspie, to się nie uda. No, zaraz zginiemy. Wyruchać dupę w dupę bym chciał, no i chuj. No! Haha! Dobra, blondyna, ty? No, może się udać. Ja nie wiem, co ja bym chciała zrobić w swoim życiu. Wszystkiego byś chciała spróbować. Wszystkiego byś chciała. Każdego byś chciała spróbować. Dobrze. To nie wiem. Elena! Ja to bym chciała zjeść bardzo dobre flaczki od mojej babci jeszcze. Mhm. Komendancie? Szefie policji, komendancie Trevor. Szefie policji. Jeden pies! Co ja chciałbym zrobić? A, ja jestem pozytywnej myśli. Uważam, że... Trevor, nie masz racji. Przeżyjemy to. Jesteśmy dobrzy w tym, co robimy. Optymista. I musimy myśleć nad tym, co powinniśmy zrobić. O, samolot jest! Teraz ja! Nie. Chciałabym się pobawić ostatni raz chowanego. To jest moje ostatnie życzenie, okej? O, super! Dobra, wy siedzicie i mnie szukacie, a ja idę się schować i mnie znajdziecie, okej? No, dobra. Ty, Ruska. Czemu tam jest samolot, który przyleciał? Ruska. Da? Mi się wydaje, że Trevor ci może flaczka dać. Mogę ci dać flaczka. O. Ty, coś tam przyleciało. No ale to moje babci, ale nie twój. Ja coś tam leci. Twoja babcia miała flaczka? Czy to aby na pewno nie był dziadek? Cały garnek. Zajebali nam samolot? Podejrzewam, że ktoś po nią przyleciał. Czy to nasz samolot? Trevor, biegnij szybciej. Ja nie jestem przyzwyczajona do biegania. A już ucieka do tego samolotu, ucieka do samolotu. Dobrze, że... Ojej, chodź. Kobiety przodem. Ignicie! Tak. Dobrze, że to obcasy zdjęłam. Leci to po ciebie? To! Ten samolot. Ten? Nie, ja nie znam tego gościa. Myślałem, że chcesz nam uciec. Nie no, co ty? Piąteczka. Co tam masz? Przywieziesz mnie? Siadaj. Trevor! Cześć! Ja już, że tak powiem, myślałem, że tam jakieś typy się kręcą, nie? Ja pierdolę. O, Yoshi! Dasz mi trochę tego? No, siema. Ile tu ludzi na tej wyspie? Ja się kręcę. Co nagle tyle ludzi? Chodź na Tinobok, chodź na Tinobok. Pan od Burger Shota, dzień dobry. Dobry. Czyli to nie tylko my jesteśmy rozbitkami. Daj mi się przejechać, Trevor. Ale co, wy macie problemy? Oni mają kalingo. Ja dopiero co... Zajebałem ten motocykl. Poczekaj, daj mi chwilę. Zatankował na jedno, na jologii do strony. Oh, righty boy! Oh, yeah! O, ostrożnie! Dobra, co robimy? No Trevor, myślę, że jesteś dobrym pilotem. Możemy wracać. Okej, dobra, możemy... Macie paliwo? Mamy paliwo. Ale czy my chcemy wracać? Dopiero co przyleciliśmy? Dopiero co przyleciliśmy. Czemu oni chcą jakiegoś funkcjonariusza od Stulei wyzywać? Nie wiem. Co ty tu robisz, kuj? Bo jest. Your little Chinese boy legs! Przywiozę cię aż tutaj! A co? Przywiozę trochę marihuany. Ściąć. Marihuany? Mhm. No. Tutaj jest marihuana? Ja nic nie słyszę przez ten samolot. Daj zajarać. No kurwa. No właśnie, trochę przerwaliście nam pobór środków. Wiesz? No, a dlaczego wy się w ogóle cofnęliście, kuj? Widzieliście, że biegną, czy co? No bo właśnie zobaczyliśmy, jak 6 typa w ciebie biegnie, nie? A że my mamy, a że my mamy broń, no to stwierdziliśmy, że może oni nie mają. A przepraszam, ja mam pytanie. No, pani pyta. Czy ten pan... Jak on ma ten Stulejesz, to ma jakieś schorzenie, czy co? No Stuleje. Nie, no po prostu czemu mu obrzezanie? No? Nie masz. Ale to zawsze może zaproponować, żeby taki zabieg sobie przeszedł. To ile tak jest? To niech pan sobie zafunduje, no skoro w policji pracuje. Idziemy zwiedzać zaraz chyba, co, Trevor? No chyba tak, no bo tu przyjechaliśmy, żeby zwiedzać. Ale byśmy mogli ogarnąć na krosie. Dobra, dawaj, ale nie rozbij, dobra? Nie rozbiję. Trzeba jakiś samochód, Trevor. Czemu tam pani... leż? O, biją się. Yoshi, co ty nie zrobiłaś? Nie, my ćwiczymy, to tylko narkotyk. My ćwiczymy. Travy. Huh? We need some car. Yeah, we need a car. Widzieliście tutaj jakiś samochód, tubylcy? Nie. Samochodu nie. Ale właśnie w wojskowej znajdziesz helikopter, Trevor. Tutaj? Moje podanie jest wolne. To jest baza wojskowa? Jedź! Czegoś poszukam. Kisimy o góra. Dobra, zaraz wracam. Mogę zwrócić? Proszę o zwrot! Czy ja mam jechać? Jak wolisz. Ja z tobą. Nie no, pojedziemy razem. Chodź, siadaj na tył. Dziewczyny i szefa zostawimy? Zaraz będziemy, dziewczyny i szefie. Zaraz wracamy. Dawaj. Trzymaj się. To czy mi trzymaj? Ojej, nie jeżdżaj się. Jedziemy na jednym. Na wody piję. Jedziemy na jednym. Gdzie tu jest baza wojskowa? Kurwa, jaki to jest kurwa Far Cry. Jakie to jest kurwa ten? Far Cry 3, ty. Co? Co to jest? Far Cry 3? Gra komputerowa. Ła! Strasznie. Wiedziałem, po co mi wziąłeś ze mną. Ty gdzie jest baza wojskowa? No kurwa... Co ty nie po nie zgadał? O! Ha! Zobacz. O, będziemy w tym jeepie robić dupy w dupę. Ale zaimponowałeś mi tym tekstem, Majki. Czasami się odpalam. Fajne dziewczyny. Leti bardzo lubię, nie chciałbym jej zrobić krzywdy, ale te dwie... Może. Co? Z blondyną się całowałem już. Co mówisz? Z blondyną się całowałem. No, całusaj tam dałeś jednego, już nie przesadzaj. Ej, zajebisty jest ten motor, kurwa, jakbym taki chciał mieć. To jest chyba już motor. Wracamy? No. Dobra, wracamy, weźmiemy ich. Kurwa. Jak tam, Majki, zwiedzasz? O! Chciałem, kurwa, skrócić na przełaj tu. Ciężarówka, proszę, no ja nie wiedziałem. Tak, ale kobieta nie może mieć Stulei. Zależy. To jest cudzysłowie wzięte. Halo. O kurde. Wow. Jedziemy, Trev, dawaj. Fajne, co? Na północ. Zmieszczę się. Oj, trzy osoby. Ale żeś się rozkraczył. Ale na barana jakoś pojedziemy chyba. Powiem ci, że Trevorka to ma ładny widok. Siadajcie wszyscy. Ja jadę z Michaelem. Nie, ja. O nie. Michael, bierz mnie na plecy. Dobra. Dobra, to może my będziemy... To my udamy się tam, gdzie się mieliśmy udać, a wam życzę miłego pobytu na wyspie. No to co, siadamy, jedziemy. Dziewczyny, tam z tyłu jest dużo miejsca, na pewno się zmieścicie. Ja bym wziął jakąś kobietę, może w ciężki, no ale trudno. No to ja poczekam najwyżej. Leti, weźmiesz Elenkę? Dobra, ja pójdę pierwszą. Nie, nie zostawimy cię. No przecież zmieścicie się we dwie z przodu tam, no jedna osoba... A, bo tak. O! No! To jedziemy do tej willi, czy gdzie? Aha! No, na przechadzkę. Let's go, Mikey, prowadź! Pi, może puścisz nasz węgiel. O matko. Już? No dobra, może tu jest na to. Oj, nie ma, wiesz co, nie mam pendrive'a tutaj. Tylko błagam, nie jedź po jakichś błotach, bo normalnie mnie podważy. Jedźmy sobie tak powolutku, oglądajmy sobie, eksplorujmy, tak, wyspę. A może znajdziemy jeszcze jakiś pojazd inny do wypożyczenia, taki większy, nie? Będzie łatwiej. Tempomat na 20-30 pyrkami. Słuchajcie, tu po prawej jest chyba jakaś baza wojskowa. To jest zwierzę strażnica. Tak, ale to może... To tylko jakaś ambona lekarzyka. To może... Tutaj nieopodal jest chyba wojskowe obiekty są. Ale... Mogę się mylić. Ogólnie trochę tutaj ta część faktycznie taka dziura. Byliście tu już wcześniej, dziewczyny? Nie. Aha, nie. Ja raz byłam. Byłaś? Nawet nie raz, aha. I co? Co warto zwiedzić? O, jest takie jedno romantyczne miejsce. Romantiko. Majki! No? A może porwiemy po prostu komendanta? Po co? Dla okupu. Jak i tak już mamy. Czekaj, bo nagle komendant się cięższy zrobił, tak? I go nie mogę utrzymać, wiesz? Aż mi... Spokojnie, spokojnie. Komendant mi tu ręką opony już chwytał. Dobra, jedziemy dalej. Nie no, za szefa może kiedyś, ale nie na wakacjach. Dobra. Ile się myślisz za szefa? Nie no, żartuję. A tutaj, tak w ogóle... Tu, prawo. Ile by za szefa wzięli za... Tak z ciekawości kręgu. Milion? No gdzie milion? Dali by milion. Nie, raczej... Za głowę? O, tak. No to przecież jesteśmy w raju! Chcielibyście widzieć, tak jak wygląda w nocy. O, dziękuję. Mam nadzieję, że mi się, że kości się nie wbijały. Ale bym tu dał, kurwie, miodu. Ale alkoholi! Ej, Michael! Powiedziałeś taki, wymyśliłem żart. Co robi Kubuś Puchatek w burdelu? Daje kurwie miodu. Tak. Odjeżdżaj. Dawaj ty! Tańczymy? Aha. Fajnie tu jest, powiem wam. No tutaj takie wakacje, kurde. Ale to jest taki klubik na plaży, ale taki sztos, powiem wam. Nie widziałem czegoś takiego jeszcze. No. To zadaszenie, te kule. Ale zobacz, w ogóle tu są dywany jakie porobione, żeby po piachu nie chodzić.